No jak portretówka, Leszek Moszer. Leszek, portret. Wspaniała sprawa. Portret dyrektora tym razem. Wspaniale, proszę Państwa, bez żartów tutaj, bo tak to jest poważna sprawa. Dyrektor Leszek Moszer. Zupełnie inna postać? Zupełnie inna postać. A Państwo rozmawiają z kim innym. Tak. Wcielasz się tylko w postaci. Oczywiście, nie? To jest. Raz jestem nim, raz on jest mną. Tak może by było, wiesz, bo ja rozumiem, że obowiązki jednak dyrektorskie obowiązkami dyrektorskimi. Tyle, że ty tutaj występujesz również i to z wieloma z tych, których zapraszasz, więc no to jest rola właściwie artysty w dalszym ciągu. No koordynatora działań bardziej. No wszystkiego po trochu. No generalnie muszę powiedzieć, że 3 razy w roku przygotować na jedną imprezę 3 albo 4 czasami nowe repertuary, no to jest jakiś tak wysiłek, że czasami ta psychika tam już... Jest coś takiego, że jednak martwisz się, boisz się o to, żeby to wszystko dobrze wyszło. Poza tym każdy projekt to jest inny byt energetyczny. Trzeba się jakoś tam, wiesz, dostroić, dopasować, bo to nie chodzi tylko o to, żeby to wyćwiczyć i zagrać. Jeszcze trzeba to poczuć, jeszcze trzeba te konteksty sobie wyczuć. Każdy artysta operuje na innych trochę poziomach. Jeden bardziej na intelekcie, drugi bardziej na wyczuciu. To prawda. Trzeci tylko po prostu jakby jest taki sztywno do formy przywiązany. No i to w każdą z tych konfiguracji trzeba jakoś się wpasować tak, żeby jej nie zepsuć i zaistnieć jeszcze też, bo ego też się domaga, nie? Chociaż no najlepiej jakiegoś... No wiesz, temat ego to jest szeroki temat. Z Leszkiem Moszerem mógłbym na ten temat porozmawiać godzinami i pewnie kiedyś taki temat poruszymy. Wiesz, co mnie intryguje? Czy ty dobierasz sobie, myślisz od razu jakby, wiesz już jako ten doświadczony dyrektor artystyczny takiego festiwalu, że okej, to jak zagram z tym, to później mogę z tym, przeskoczę taką barierę, zmienię się na tyle. Czy nie planujesz tego? No bo ja rozumiem, że też inne ograniczenia typu kto jest dostępny, kto może w tym czasie przyjechać i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo jest elementów, ale główny element tak jest bardzo prosty. Na pierwszej edycji, po pierwsze 2 czy 3 edycje okazało się, że ludzie pytają się, żeby kupić bilet, kiedy Moszer gra. I Jurek Gumny, mój przyjaciel, tutaj dyrektor tego festiwalu, mówi: Lechu, graj codziennie i będę miał z głowy, bo ja nie chcę mi się za każdym razem, jak ktoś dzwoni, sprawdzać i tłumaczyć, po prostu mówię, Moszer gra codziennie, proszę sobie wybrać. I od tego się wszystko zaczęło, że generalnie, żeby podbić trochę tą sprzedaż biletów, no musiałem jakby firmować to, że tak powiem, dać twarz. Zresztą tak samo robiliśmy też na jazzie nad Odrą, że jak młody zespół, który wygrał konkurs, bo na moje koncerty akurat jestem teraz na fali, jeszcze bardzo szybko się sprzedawały bilety, więc miałem gwarancję, że młodzi ludzie będą mieli pełną salę, więc się podłączałem pod nich, żeby jakby też szansę dać sobie, nam wszystkim, żeby to nowe pokolenie też wchodziło, nie? Tak z przebojem na tą scenę. Fajnie jest mieć takie wyzwania i grać z tymi ludźmi, ale moim zdaniem to nie ten festiwal spowodował, że to robisz, że nawet piszesz dla innych, czyli na inne składy. Nie, po prostu jest taka potrzeba w tobie w ogóle. A ten festiwal jest po prostu miejscem, możliwością, żeby to spełnić. No wiesz, uprawianie muzyki to jest jednak służba, nie? Ja mam tego świadomość i tutaj jest bardzo wiele rzeczy, się bierze pod uwagę, żeby tych, którzy przyjdą na koncert, żeby zharmonizować wewnętrznie i żeby dać poczucie nam wszystkim, że jakaś godność ludzka istnieje, że nie jesteśmy tylko tym, co się pokazuje w telewizji, tylko jest jakieś piękno ukryte. I to jest taka rola muzyków, żeby cały czasami przypominać, że... Nie tylko muzyków, tak dopowiem, ale okej. No nie tylko muzyków, tak. ale konduktor ci tego jakby nie zapewni, jeżeli nie jest duchowo obudzony. Na was, muzykach czy artystach w ogóle spoczywa dużo większa odpowiedzialność po prostu. Tak, jest coś takiego, że jak ktoś płaci ten bilet, godzinę siedzi na krześle i nagle zaczyna coś przeżywać, patrzy na tego przedstawiciela swojej własnej rasy, takiegoś humanoida, który robi piękne rzeczy, nie? I to w czasie rzeczywistym. I to jest coś, co podnosi duszę, nie? Czyli... Coś odczuwa po prostu, nawet nie znając się na muzyce. To prawda. To wyregulowuje, wiesz, to jakoś wznosi, nie wiem, no zaczynamy żyć czym innym i zaczynamy się unosić, nie? Dlatego ja jestem zawsze podejrzliwy wobec tego terminu właśnie muzyka rozrywkowa, bo ja nie wiem, co ona ma właśnie w człowieku rozerwać. Chyba to rozerwanie człowieka to chyba nie jest nic dobrego. Moglibyśmy mówić też o wartości muzyki rozrywkowej. Doceniam pewne rzeczy, pewne aspekty w muzyce rozrywkowej, nie to, że ją wyrzucam w ogóle, ale wracając w takim razie do festiwalu, to planujesz sobie z kim na zasadzie, o, czegoś takiego jeszcze nie robiłem, czy na jakiej innej zasadzie zapraszasz tych ludzi? To są takie impulsy, bo trochę też z sekretariatu dochodzą głosy, na przykład każdy ma z tej naszej takiego gremium, które to organizujemy, coś do powiedzenia, ktoś tam coś słyszał, ktoś tam coś wie, stworzyła się pewnego rodzaju taka spontaniczna rada artystyczna, no ale umówiliśmy się, że ja mam decydujące słowo i to mi daje ten komfort, że to wsparcie, które przychodzi, nie jest jakiegoś tam rodzaju przymusem. Ale to razem obradujemy, ale niektórych znam osobiście, niektórych widziałem w internecie, o innych słyszałem na przykład.
polecono mi czasami kogoś, nie, że jest świetny. Zakładam, że odczuwasz, że dobrze będzie wam razem zagrać i to jest taka pierwsza w ogóle granica, którą trzeba przeskoczyć, tak? Wskaźnik nawet bym powiedział. No i coraz ciekawiej się dzieje również dlatego, że właśnie piszesz, że coraz więcej piszesz, coraz więcej premier na tym festiwalu. Za moment to będzie festiwal po prostu premier i tyle. No, no festiwal premier to by nie byłoby dobrze, bo rzadko kiedy premiera jakby wychodzi... Sprowadza tyle osób, tak? Nie, nie, chodzi o to, że premiery rzadko kiedy wychodzą, znaczy one są nadęte i może tam da się coś fajnie zagrać, ale tak naprawdę program, żeby zabrzmiał, musi być ograny, zagrany setki do dziesiątki przynajmniej, no przynajmniej 3 razy trzeba zagrać program przed publicznością, żeby w ogóle zrozumieć, jak on się układa na scenie, jaka jest kolejność utworów, czy to działa, kontekst całego zespołu, wiadomo, to trzeba latami grać ze sobą, tak jak drużyna piłkarska, nie? Że się potem chłopaki rozumieją, jak te podania. To są pewne rzeczy, których nie da się wyćwiczyć na jednej próbie. No ale zobacz, jak będę tu jeszcze godzinę z tobą rozmawiał, bo zacząłeś od tego, że setki raz trzeba zagrać, a doszedłeś do tego, że no 3 razy i już można. To jak będę z tobą rozmawiał, to się okaże, że za pierwszym razem można zrobić. A poza tym, takie przypadki. Tak, takie odwróciłbym kolejność. Czasami właśnie ta energia powoduje, że te pierwsze wykonania są znakomite. Nie należy umieścić na płytach. Pod warunkiem, że program nie jest zbyt trudny, nie? No tak, tak. No łatwo to ty nie piszesz. Łatwo to ty nie piszesz, łatwej muzyki tu nie ściągasz. Nawet biorąc pod uwagę bardzo składy małe, to uważam, że skomplikowaność tej muzyki jest duża. Wiesz, ale czasami w łatwej muzyce trudniej znaleźć swoje miejsce niż w trudnej, które jest już przypisane ze względu na to, że kompozytor wypisał te nuty, nie? Ale w muzyce improwizowanej to jest problem, żeby znaleźć sobie nawzajem miejsce, żeby się nie przepychać, nie? Żeby tą energię, bo to jest wszystko w energiach, nie? Żeby się stworzył jeden umysł. Jasne, jasne. No też tak sobie pomyślałem, że scharakteryzował się ten festiwal. Scharakteryzował się? Ty byś powiedział, on jest taki, taki, a taki? Jeszcze nie. Wiesz, jeszcze mam parę pomysłów, których nie miałem odwagi przeprowadzić. Ale już teraz mieliśmy pierwsze nieśmiałe takie próby, chociażby z taką kwadrofonią tutaj na sali. To było takie pierwsze super podejście. Super efekt, nie? Tak, i to jest dużo jeszcze, jakieś takie parateatralne. Już próbowaliśmy tu sprowadzać takie rzeczy, ale może nawet baletowe. Bo uwielbiam balet przez to, że można podziwiać piękno ludzkiego ciała, które jest doskonale stworzone, te proporcje, te wszystkie te ruchy. Widać, jakie to jest doskonała konstrukcja ludzkie ciało. I też bym chciał to tu pokazać. No ale to za wcześnie o tym mówić do kamery, to musimy sobie to obgadać tam w gabinecie, nie? Okej, okay, przyjdzie czas, to sobie gadamy i przy kamerze. No. No ale już zwróciłeś uwagę na ten efekt kwadrofoniczny, a ja zwrócę uwagę, że on w takim spektaklu napisanym tu, dla tego miejsca, tak, dla jeziora, no po 13 latach to chyba rzeczywiście już wypadało. Wypadało by honorować to jezioro, chociaż ja często w zapowiedziach mówiłem, że my zawsze mamy ten festiwal w okolicach Bożego Ciała, no i to wszystko, co tutaj widzimy, to jest Boże Ciało tak naprawdę. Wiadomo, że Bóg jest więcej niż 3 osoby, jest we wszystkich osobach. I tutaj też o taki przekaz tam chodzi. To jest w ogóle charakterystyczne i czasowo, i taka symbolika tego Bożego Ciała, które tutaj składa się między innymi z jeziora, ma wpływ na tą całą intencję naszą. Natura, przyroda to bardzo wpływa na to, jak się no to słucha muzyki, Boże jak się ją odbiera. Po prostu. Zawsze ci to mówię i ty to mówisz innym. Wiem o tym. Mam dwa zażalenia. Tak. Jedno poważne, artystyczne do ciebie. Tak. Tak gonisz, tak wyszukujesz. No nie twierdzę, że ja nie szukam nowej muzyki i tak dalej, ale tak gonisz, że taki powrót danego artysty, który mi się tutaj spodobał, jest prawie niemożliwy, przynajmniej przez następne 10 lat, bo już są następni. Czasami warto by było się zastanowić, kogo jeszcze raz w krótkim czasie. Była Mariolka, Mariali Paczeko. Bardzo rzadko wracają. Gloria wróciła w tym roku. No to dopiero. No zdarzały się nawet takie okazje, że na przykład Michael Wolny grał 2 edycje pod rząd i już myśleliśmy, że 3. to już przesada, ale on wziął, co zrobił, zastępstwo, wcisnął się do zespołu i przyjechał z innym zespołem. I rok mija, znowu Michael Wolny na scenie. Nie? Takie sytuacje też się zdarzają. No ale wiesz, to jest takiego niebezpiecznego, coś, jeżeli się zrobi zbyt rodzinnie, to się trochę potem zamyka ten krąg, wiesz, są te same nazwiska, ci sami artyści, nie ma takiego przypływu też, wiesz, tak się zaczyna się taka kiszonka robić. Nie, to przede wszystkim moim zdaniem, bo nadal to się opiera na twojej osobowości, twoim charakterze i tym, co ty jakby chcesz, czego szukasz. Ty po prostu jesteś taki. Ta rodzinność dla ciebie jest czymś zupełnie innym, więc dlatego myślę, że tych nowych artystów ściągasz przede wszystkim. Poniekąd co mnie cieszy na maksa. Moje zażalenie jest, wiesz, przeurocze i z uśmiechem. Potrzebujemy pół do zmianu, bo ja wiem, że czasami bywałem na takich festiwalach, gdzie to już jakby wiadomo, kto zagra i że przyjedzie tam ta sama ekipka, no i te same osoby też od razu się spotykają i mają taki swój wewnętrzny festiwal. Poniekąd trochę tutaj też tak jest, że są te same twarze co roku, ale widzę nowych ludzi i przede wszystkim też dzieci się pojawia coraz więcej. Tak, coraz więcej. Że te dzieci rosną i od pierwszych edycji no, ludzie, którzy tu z nami są, też przychodzą z dziećmi. Bo to jest rodzinna impreza. Tak.
w takim sensie... Takie tak. Najmniejsze nawet, no. Tak, tak. I one się mogą poczuć dosłownie. I na przykład wczoraj na koncercie Cecylii, no to dzieciaki były zadowolone, zachwycone, bo ona czarowała, ona były ciekawe, co to będzie, co to będzie. Ona tu zakrzyczała, tu zaszeptała, tu tam się działo naprawdę wspaniale. Mistrzostwo świata. No. Piosenka niesie też to w sobie, ta, którą ona wykonywała jak najbardziej, bo to jest bardzo teatralna piosenka, oddająca pewne rzeczy. Okej, no to drugie zażalenie wydaje się tylko śmieszne. Komary tną na maksa, na maksa. Musisz coś z tym zrobić następnym razem. To jest pytanie właśnie, po co stwórca stworzył komary? Być może właśnie, żeby trochę nas jednak ściągać na ziemię, wiesz, żebyśmy tą pokorę, wiesz, tej istoty ludzkiej, która tutaj jest zakorzeniona, żeby tak... przypominać nam, że to nie my tu rządzimy, wiesz, tylko wystarczy taki mały komar, żeby się zdenerwować. A swoją drogą, no, musimy rozważyć współpracę z jakąś, być może firmą, chociaż może jakieś trzeba by osy na przykład zainstalować, bo osy podobno zwalczają komary. Na przykład tutaj jakieś gniazda os, takie dyżurne na czas festiwalu, może to jest wyjście. Komary, bójcie się. Myślałem, że to będzie taki długi wywód. Ja rzucę temat komary, a tu Leszek Moszczer, godzinka, to ja pójdę na kawę. Dzień nie, no komar jest o tyle ciekawy, że on słyszy chyba tam do 20 tam kiloherców, nie? Także on myślę, że dźwięków komara używasz bardzo często. Ale to jest sposób, być może ze sceny tam po prostu... Tak jest, muzykę... radzi. Nie, odpychać ich, wiesz? Grać taką muzykę, żeby on im się nie podobało. Czyli 20 tysięcy tam trzeba by wyciąć chyba herców? Tam... Tak, trzeba by tak zrobić chyba. Przyjadę za rok sprawdzić, czy to sprawdzimy, działa. Sprawdzimy, proszę Państwa, będziemy próbować.